A w dzisiejszym odcinku programu Hi-Fi. Uderzyłem we front samochodu. Motocyklem. Motocyklem. I przeżyłeś śmierć kliniczną. Dokładnie. Widziałem z samego siebie nad sobą. Dwa tygodnie spędziłem śpiąc. Ponad 20 operacji składania całego ciała. Łamane w większość kości. Dzisiaj oprócz tego, że pokażę wam Hellcata, chciałem wam przedstawić też właściciela tego Hellcata, Leszka. Siemanko, miło. Siemanko. Fajnie cię spotkać. Nawzajem. Historia Leszka związanego z Hellcatem i samego zakupu Hellcata jest mega ciekawa, dlatego dzisiaj skupimy się właśnie na tym. Zapraszam do oglądania odcinka. Chyba jedziemy na przejażdżkę, jedziemy, co? Dokładnie. Kto prowadzi? Nie wiem, niech zadecyduje o tym los i zagrajmy w to. Rock, paper, scissors, shoot. Czerwony kluczyk to jest kluczyk, który odblokowuje pełną moc 707 koni. Mokasyny na nóżkach. Chyba wyglądał odpowiednio do tego, żeby zrobić odpowiednią rzecz. Taką, do której Hellcat został chyba stworzony między innymi. Gratulacje, masz super furę! Kocham ten samochód, kochanko! Będę powtarzał setki razy. Dobra. Umiesz się, powiem ci, jak nasz 3-letni Staszek, tak jak powiedziałeś, to kurwa umiesz się. Nie dziwię się, że Jasiu też mówi, to może ty upal. No, ludzie mi dają z rzeku, ale nie, to nie to, że tak, wiesz, nie to, że dobry. Ale czujesz się pewnie, a ja widzisz, nie. I to jest taka różnica, że wiesz, jak czuje się człowiek pewnie i wie, zna się swoje możliwości, to jest inaczej, a jak ja, wiesz, nie do końca jeszcze nie jestem obeznany z tą mocą dużą. Jasne. I on jest duży też, no, nie ukrywajmy. To jest bardzo trudne auto dokładnie, do jazdy, więc... tak. Auto już range low. Paliwa brakuje, my też, nie wiem, ja jestem głodny. Nie, ja też jestem głodny, więc możemy... Paperkami, nożycek, to stawia żarcie? Tak jest. Rock, paper, scissors, shoot! No kurde! Wygrałem! Przegrałem! Więc stawiasz siedzonko. Dobra, to zabieram cię na pizzkę. Buongiorno, grazie mille! Bella ragazza, pizza, quanto costa? Ne, lo costa! La Santa Papa Francesca, diciamo, como! Buongiorno! Zjemy na kompresorze! Albo przynajmniej owoc. Patrz, jak to fajnie wygląda. Bardzo smakowo to wygląda. Cały czas będzie ciepła. Sprytne, co? Patrz. Zobacz. No dobra, Leszek. Wyłączamy trakcję. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda w środku, w sensie kamerę. Jest zabawne. O kurde! Ja cię sunę! Cały czas słyszycie. On jest pół kilometra dalej. Niesamowity jest ten dźwięk. Zobaczcie, jak to wygląda pięknie! Mega emocje, nie? To leci jak wariat. A to jest twoje pierwsze depnięcie? Dokładnie. W życiu? Jeszcze no. Można powiedzieć, że słabe. Nie do końca udane. Tak? Więc... Nie depnąłeś do końca? Nie depnąłem do końca, nie. To patrz, jaka to jest moc. Ja pierdzielę. Jest moc nie do wykorzystania do końca. Kupiłem Challengera z tego powodu, że obejrzałem twój odcinek z RT-kiem, tak zwanym właśnie RT. Tamten z tamtego roku, to tak, jest niesamowite. Tamtego roku, o dokładnie tak. I... To mnie najbardziej podkręciło. Dzięki temu poznałem firmę Ram Factory, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przygotowanie mi samochodu od samego początku ze sprowadzeniem ze Stanów do Polski z całym remontem i wszystkimi rzeczami, które zostały wprowadzone do niego. To jest ta sama firma, która robiła mi Challengera? Dzięki tobie tak naprawdę kupiłem Dodge
Hellcata, Challengera. Niesamowita historia. Jakby, dla mnie to jest niesamowita historia. I co ciekawe, takich osób jest dużo więcej. Super, fajnie, że tak, podzielacie mój gust. I fajnie, tak, że ty też mogę śmiało polecić firmę, jest rzetelna. Oni też trzy kolejne moje auta robią. Generalnie mam 6 samochodów i połowa z nich jest robiona właśnie przez Ram Factory, sprowadzona ze Stanów teraz, ale to w międzyczasie będziecie o tym informowali, to są bardzo ciekawe auta. To jest też jedyny moment, w którym możemy wam zdradzić pewną rzecz. Też kupiłem kota, a jakiego kota, to się okaże. Jak wiecie, kocham Challengery i z tą informacją was zostawiam. A tutaj, co ciekawe, kryje się tablica rejestracyjna, która nie wiem, czy wy widzicie, ale jest ciemniejsza. Leszek, ty nic poniu! Tak, przyciemniłem sobie troszkę na nielegalu, ale lepiej wygląda niż z biało to wyglądało za pierwszym razem. Okej, okay, czy to oznacza, że masz jakieś kilkadziesiąt tysięcy na mandaty? Do płacenia mandatów, tak, to jest, dobrze to ujęło. Jesteś przygotowany? Jestem przygotowany na płacenie w Polsce mandatów. Nie, to za rejestrację. To już tak na poważnie, ale te mandaty są mocne i musisz uważać na to, kurde. Ale mówiłeś, że mieszkasz w Anglii, tak, i dokładnie. Z tego powodu też jesteś spokojny o te blachy i mandaty? Tak, dokładnie. Tam nie ścigają, mówisz? Tam nie ścigają, nie. Z pewnych przyczyn chyba nie będziesz zbyt mocno szalał tym autem. Nie zamierzam. Możemy opowiedzieć o tej sytuacji, która cię spotkała 4 lata temu? Tak, nie ma problemu. Bo Leszek jest teraz praktycznie w pełni sprawnym, tak, człowiekiem. 4 lata temu jeszcze był bardziej sprawnym człowiekiem, śmigał na motorze, chodził na siłownię, ale 4 lata temu zdarzył się wypadaczek mały. Miał mega, mega ciężki wypadek. Wyjechałem do sklepu po jakieś tam składniki do tortu, ponieważ ogólnie wybieraliśmy się do mojego brata rodzonego syna na urodziny. Miał tego dnia urodziny. No i już do domu nie wróciłem, ponieważ był piękny majowy dzień. Więc stwierdziłem, że przejadę się dalej niż do sklepu. I przejechałem się tak, że starsza pani wymusiła pierwszeństwo na światłach i przejechała na czerwonym, gdzie ja miałem zielone. I się stało to, co się stało. Uderzyłem we front samochodu. Motocyklem? Motocyklem. Przy 100 prawie kilometrach na godzinę. Prędkość samochodu była 20 chyba 5 mil na godzinę. Więc przeliczając, to tam jest 40 km, 35, coś takiego tam. 2 tygodnie spędziłem w śpiączce na intensywnej terapii. Potem kolejno około 2 tygodni jeszcze na intensywnej terapii. Dochodziłem do siebie tak jakby. Przeżyłem ponad 20 operacji składania całego ciała z rekonstrukcją nadgarstka lewego. Miałem nadgarstek zmiażdżony, połamane większość kości w ciele, poodbijane nerki, wątrobę, uszkodzone płuco. Całą prawą nogę miałem rozklekotaną do końca, tak naprawdę piszczel się rozsypał. Tak samo i lewy nadgarstek się rozsypał. Mam większość, pół ciała mam z metalu w tym momencie. Kości są, tak, połamane, które są poklejone metalem, żeby kości się trzymały z siebie. Od nowa mnie uczyli ruszać palcami na lewej dłoni, ponieważ ręka, tak jak wcześniej powiedziałem, dłoń była zmiażdżona. Nauczyłem się ruszać palcami, potem uczyli mnie od początku chodzenia. Długa przeprawa mnie ogólnie w życiu czekała do powrócenia do tego stanu zdrowia, w którym jestem dzisiaj, jak się poznaliśmy. Sam moment wypadku. Co czułeś to? Widziałem samego siebie nad sobą. Widziałem siebie leżącego po drugiej stronie skrzyżowania na przejściu dla pieszych. I przeżyłeś śmierć kliniczną. Dokładnie. Po wybudzeniu się ze śpiączki to tylko ten obraz miałem w głowie tak naprawdę. Ja pierdzielę. To jest jakby dla mnie nie do pomyślenia sytuacja, ale jeszcze bardziej nie do pomyślenia jest to, po pierwsze, jak długą drogę pokonałeś do tego, żeby 4 lata później siedzieć, chodzić. Nie można się poddawać. Funkcjonować. Na siłownię chodzisz? Tak, chodzę na siłownię, chodzę na boks. Mówiłeś mi też w mieszkaniu, jak zaprosiłem Leszka do mieszkania i kawy wypiliśmy, i podczas kawy mówił mi, że przez 3 miesiące schudł 30 kilo. Tak, tak, wypadku. W szpitalu leżąc schudłem 30 kilo. Wcześniej miałeś jakąś styczność z motoryzacją oprócz motocykla? Tak, to były jakieś sportowe auta? Sportowe auta, lubiłem BMW-ki. Większość to moje samochody to były BMW. Zaczynając od trójki, kończąc na piątce, to na tej najnowszej G30. Teraz nawet słyszycie? Highway to Hell. Piosenka nawet jest
w nawiązaniu do Hellcata. Drogą do piekła, autem z piekła rodem. That's true. Bartek z Ram Factory mówił mi o twojej historii, zanim cię poznałem, o twojej historii, dlatego kupiłeś Hellcata, bo zawsze marzyłeś o takim aucie. Tak, a nigdy, jakby nie przeszło to. Życie jest bardzo kruche i nie wiadomo, co się może wydarzyć następnego dnia, tak? Więc stwierdziłem, że czas zacząć spełniać swoje marzenia. A marzeniem każdego dużego chłopca chyba jest duży samochód z dużym silnikiem. No oczywiście. Tak, tak. I tak, takim autem jest moim zdaniem Hellcat. To ty nawet mówiłeś, że jakbyś miał sobie kupywać auto na swoim kanale, to na pewno byłby to Hellcat. No, nie zdradzając, ale całe szczęście kupiłem coś, na moje szczęście oczywiście, coś jeszcze mocniejszego niż Hellcat. Wspomniałeś, że to jest prawdopodobnie samochód, który zachowasz już do końca życia. Tak. Naprawdę tak potwierdzasz to? Tak, nadal tak, tak. Stajesz przy tym? Myślę, że raczej nie ma takiej opcji, żebym go sprzedał. No nic lepszego w tych pieniądzach nie kupisz, bo na to bank, jest, na to bank. Są okolice, taki zwykły Hellcat bez white body. To są okolice plus minus, strzelając, nie rzucając dokładnych kwot, okolice 250 000 zł. Jeśli chodzi o sprzedaż, czasem taniej, czasem drożej, to zależy, jaką okazję traficie, jaki rocznik, jakie wyposażenie, przebieg. Wszystko jest na oryginalnych częściach, nie ma żadnych zamienników. Pięknie. Nie ma obracania w półśrodki, że coś tam może lepiej taniej kupić, troszkę więcej przeoszczędzić. Nie, na szczęście wszystko jest tak, jak chciałem od samego początku. I tu nie chcę, żebyście pomyśleli, że to jest jakaś reklama, bo totalnie my się totalnie prywatnie spotkaliśmy, ale z szacunku do firmy, która nam te auta robi, to nic w ogóle, mógłbym nic nie mówić o tej firmie, ale powiem to ze względu na was, ze względu na to, że jeżeli ktoś wśród was jest taki jak Leszek, kto będzie myślał o aucie, kupnie auta, to ja przerobiłem kilkanaście firm w Polsce i nie ma firmy takiej jak Ram Factory, która tak szczegółowo i kompleksowo by wam nie robiła tego. I to nie jest, ja w dupie, jakbym nigdy w życiu miał już nic u nich nie zrobić, nie wiem, wypieliby się na mnie, to ja i tak bym to samo mówił. Ja chcę wam zaznaczyć to, że to nie jest jakaś reklama stricte, to jest po prostu dobre słowo o firmie od serca. Dokładnie, ja firmę mogę polecić 100%. Ludzie, którzy siedzą tutaj, mogliby tego w ogóle nie mówić, moglibyśmy mieć to w dupie, a robimy to z tego względu, że to jest po prostu dobre. Tak. Tak jakbyś polecał, nie wiem... dobrą kawę gdzieś na mieście. Najlepszą kawę w Polsce, w takiej kawiarni. Ta kawiarnia ci nie da darmowej kawy, nie da ci kasy za reklamę, ale mówisz o tym, bo to jest po prostu dobre i to jest fajna reklama. Tak jest. Życzę każdej firmie, żeby tak właśnie postępowali, żeby robili coś po prostu najlepiej jak mogą i w zgodzie z najlepszymi wartościami zachowanymi dla klienta. Ja pierdziele! Jak to się zbiera? Ale tracił mimo wszystko trakcję przez pierwsze dwa biegi. Kurde. To jest chyba auto, które największą frajdę mi sprawia jakby długofalowo. Czyli jakbyśmy jeździli się cały dzień po Warszawie, to ja nadal mam tyle energii co teraz. Dokładnie, to jest prawda. Wiesz co ci powiem? Naprawdę, ja... Potem przejechałem całą Polskę, już prawie wzdłuż się przejść. I cały czas jesteś pod wpływem mocy. Dokładnie. Jesteś nabuzowany. Tak jest. Tak, i ja tak mam właśnie z tymi autami. To jest... Nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak właśnie jest. Wiesz co jest najlepsze? Że to, co teraz mówimy, te słowa, to są słowa uniwersalne. Wiesz dlaczego? Bo takiej motoryzacji już nie będzie. Tak jest. Opanować w tym aucie. Ja nie wiem. Przecież... Musiałem. Nie, że chciałem. Musiałem się opanować. Lejce założone na 1500. Tak jest. Na 1500 było trzeba jednak założyć powściągliwość i jednak, no sorry. Niesamowite. Wracając do tego, co się stało 4 lata temu u ciebie, masz teraz tak, że jest ten lęk przed prędkością, czy przed... W mieście, bo to się wydarzyło w mieście i po prostu może się wydarzyć wszystko w mieście jednak, tak? Na trasie nie ma lęku, ale w mieście no troszkę jednak te obawy są. Ja pierdziele. Ja jebiem. On bez lampca chyba daje radę. To jest masakra, stary. To jest masakra. Ja pierdziele. Stary. Zobacz. No widziałem. Co tu się dzieje? To nie potrzeba lampca. To już na pewno 700 koni tu tylko?
On jest zmodyfikowany, jeszcze filtr jest zmodyfikowany przecież. Nie jest oryginalny. Zapomniałem dodać, że nie jest oryginalny. Dobra. Filtr, bo ja chciałem zmodyfikować filtr, ale chłopaki z rampy otworzyli maskę i mówią: słuchaj, tu jest już coś, to jest wprowadzone modyfikacje. Wychodzimy, pokażemy widzom filtr. Otwieramy maskę. Jest. Powinien siedzieć czarny, cały obudowany. A tu siedził. Rurę ktoś zmienił całkowicie i filtr jest na wierzchu. Więc tylko wpada przez oko. Pył, pył, pył. Po drugie, on nie ma w ogóle żadnych katalizatorów, wydechów, zapierdala od silnika sama rura. Poważnie? Tak. Nie ma niczego, wszystko jest powycinane. To co? Jedziemy dalej. Idziemy na kawę do mnie, tak. Na górę. Ale z wami się już pożegnamy. Bardzo dziękujemy wam za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wam się podoba. Was zapraszamy do subskrypcji programu HiFi. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do subskrybowania. Dokładnie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Cześć.